Cześć i czołem, moi mili, w mojej trackerskiej kajucie wita was serdecznie Paweł Dziedziul. Dziś, w związku z tym, że mamy odcinek Tracker Odpowiada, to odpowiemy sobie na kilka zadanych przez was pytań. Więc co? Chyba czas zacząć. Ale zanim, to pamiętajcie o subskrypcjach, o lajkach i o komentowaniu, czyli o pytaniach do następnego odcinka. A teraz jedziemy z pytaniami. Witam, mam pytanko. Czy znasz jakiegoś lub słyszałeś o niepełnosprawnym kierowcy? Osobiście znam takiego kierowcę. Co sądzisz o tym? Pozdrawiam. Co sądzę o niepełnosprawnych kierowcach? Uważam, że to jest bardzo dobra koncepcja, jeżeli ci ludzie potrafią sobie radzić za kierownicą, jeżeli dają radę w tej robocie. Czemu nie? Czemu nie? Uważam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo dobry pomysł. Konkretnie, ile ty zarabiasz? A ile płacisz za mieszkanie? I czy masz jeszcze jakieś opłaty? I czy starczy na utrzymanie samochodu? I jakim samochodem jeździsz na co dzień? Czy twoja żona też jeździ, tylko konkretnie, bo mam zamiar wyjechać? Ale że co, chcesz, żebym ci powiedział konkretne kwoty? I ile ja zarabiam? Co za centa? Takich rzeczy to ci nie powiem. Powiem ci tylko tyle, że zarabiam na tyle spokojnie, że mogę utrzymać po prostu rodzinę. Mogę utrzymać jeden samochód, a konkretnie Seat Altea XL w benzynie. Na tyle, żeby rodzina nie narzekała. Oczywiście moja małżonka również pracuje i możemy sobie pozwolić na całkiem spokojne życie. Wybacz, ale w szczegóły nie będę cię wprowadzał, bo to są takie prywatne rzeczy. Powiem ci tylko tyle, że jeżeli będziesz miał pracę, jeżeli... Tym bardziej, że ta praca, którą ja mam, to nie są te topowe stawki najwyższe. Nie, to są te takie, powiedziałbym, niższe stawki. Więc... Tak to mniej więcej wygląda. Paweł, odnośnie ostatniego pytania i odpowiedzi do niego, pełna zgoda. Ja jestem na etapie walki z wiatrami w temacie, pełne legalnie wypłacę. Takiego wystąpienia za długo, to znaczy, że nie się wydaje. Niestety już wydaje się, że zrozumiałam, że chcę, no ma nielegalnie odczuwać w transporcie. Odnośnie osób z zasobu granicy, a rozchodzi Polski zaczyna to trzeba 25 złotych wypłacę samo. Do czego to wszystko zmierza? No właśnie, do czego to wszystko zmierza? Ja już kilkukrotnie wspominałem, że tu do Niemiec przyjeżdżają na polskich balachach ludzie z Ukrainy, Litwy, Rosji. I generalnie oni się godzą na te najniższe stawki, dlatego polscy kierowcy mają tak przekichane. Do czego to dąży? Nie mam bladego pojęcia, ale jedno jest pewne, że to na pewno do niczego dobrego. Odnośnie czasu pracy, to ciekaw jestem, gdzie na zachodzie tak tego pilnują, bo aktualnie to w takiej NL więcej się kombinuje niż u naszych polskich dziadów. Także nie wszystko złoto, co się świeci, a wszystko, co polskie, to złe. Aha, raczej żaden Litwin nie rzuci się na pracę u Polaka, bo zwyczajnie w świecie u siebie zarobi to samo, a czasem i lepiej. Gdzie tak na zachodzie pilnują godzin? W takich Niemczech? Wszędzie? Znaczy nie, dobrze, jest na pewno kilka firm, które kombinują. No to w każdym kraju się zdarzy. Miałeś pecha, jeżeli trafiłeś do takiej firmy w Holandii, która kombinuje. Nasz szef na przykład, jeżeli przekroczysz czas pracy, nawet choćby o pół godziny, najpierw daje ci do ręki list, w którym mówi, że to jest karalne i że nie możesz czegoś takiego robić. Jeżeli drugi robisz taki numer, po prostu wylatujesz z firmy. Żaden rozsądny pracodawca w Niemczech takich nie będzie sobie robił kłopotu policją, z innymi tymi BAG, bo po co im to? To są za duże pieniądze. I myślę, że tak jest w większości krajów europejskich. To, że trafiłeś, mówię, podkreślam, to, że ty trafiłeś do takiej gównianej firmy jakiejś w Holandii, to nie znaczy, że tak właśnie jest. Moja rada, zmień firmę. Co do tych Litwinów i Ukraińców, to co powiedziałem przed chwilą. Tobie się nie wydaje, że Litwin przyjedzie do pracy, ale to tylko się tobie wydaje. Ja
na podstawie doświadczeń mówię Ci, że widziałem i Ukraińców, i Litwińców, którzy jeździli samochodami na polskich blachach. Jeżeli wydaje Ci się, że masz rację, to masz rację. Wydaje Ci się. Witaj Paweł. Od jakiegoś czasu subskrybuję Twój kanał i przyznam, że masz duży potencjał. Twój sposób wypowiedzi, zachowanie się przed kamerą, praca kamerą, montaż filmów są na wysokim poziomie. Musisz tylko trafić w szersze grono odbiorców, żeby poszły suby i zainteresowanie. Mam pytanie, moje pytanie do Twojego filmu są bardzo proste, aczkolwiek ciekawe dla mnie. Mianowicie, co skłoniło Cię do podjęcia zawodu kierowcy zawodowego? Kwestia zarobkowa czy pasja? Drugie i ostatnie pytanie, gdzie i kiedy zdawałeś zawodowe prawko? Dodam, że jestem w trakcie kursu kategorii C. Czy jako doświadczony kierowca masz dla mnie jakieś rady? Pozdro i szerokości. No więc tak, prawo jazdy swoje zawodowe zdawałem w Koszalinie. Czy z pasji? Oczywiście, że z pasji. Żeby taką pracę wykonywać, to trzeba mieć w sobie przynajmniej trochę pasji, bo inaczej po prostu nie wytrzymasz tego ani psychicznie, ani fizycznie. Czy mam dla Ciebie jakieś rady? Dla początkującego kierowcy rady. No więc tak, na pewno powoli, na pewno spokojnie i na pewno bez nerwów. Niczego na siłę, niczego na szybko, niczego na tempo i niczego na czas, bo narobisz sobie więcej problemów i więcej kłopotów niż to warte. Szybsze wykonywanie pracy po prostu przyjdzie z czasem, nawet nie zauważysz kiedy. Tyle ode mnie. Witaj kolego. Robisz dobrą robotę. Tak trzymaj. Dzięki. Kolejna dawka pytań od McGregora. 1. Czy jadąc samym ciągnikiem bez naczepy z jakąś sporą prędkością, powiedzmy standardowa prędkość, na której zakładane są kagańce 90 km na godzinę, czy jest możliwość, że kabina gibnie się do przodu i zaryje szybą o asfalt podczas gwałtownego hamowania awaryjnego? Nie mam pojęcia, kolego. Nie wydaje mi się. Jeżeli mam być szczery, to wolałbym tego w praktyce nie spróbować. 2. Jeździsz czasem na Anglię? Jeśli tak, to czy zdarzyło Ci się zapomnieć, czyli w Anglii jechać pod prąd po europejsku, albo po powrocie z Anglii już w Europie jechać z przyzwyczajenia, jakbyś jeszcze był w Anglii? Jeśli oglądasz moje filmy dość dokładnie, to wiesz, że w tej chwili nie ruszam się w ogóle poza tutaj obręb, nie wiem, 20 km. To, że nie jeżdżę na Anglię, jest tak trochę moją bolączką, bo chciałbym jeździć. No ale nie jeżdżę. Nie jeżdżę. Co do drugiej części tego pytania. Tak, raz zdarzyło mi się, jeszcze mieszkając w Anglii, pojechałem do Polski na urlop i to było śmieszne, bo byłem w Polsce 2 tygodnie i po tygodniu jeżdżenia w Polsce, gdzie już się przyzwyczaiłem z powrotem do tego ruchu lewostronnego, prawostronnego, bum, pomyliłem się i to, że było śmiesznie przy wjeździe na rondo. Ale to było tylko raz, kiedyś tam. A szkoda, pojeździłoby się cholera na tą Anglię, pojeździłoby się. Czy potoczne przekonanie, że bary przy drodze, przy których dużo stoi ciężarówek, są barami o przyzwoitym poziomie jakości potraw i cen w rzeczywistości? Jak słusznie zauważyłeś, jest to potoczne przekonanie. Ale stara prawda jest taka, że najlepsze żarło dają tam, gdzie jedzą tubylcy. Więc jeżeli przy jakimś barze stoi dużo ciężarówek z danego regionu, możesz liczyć na to, że tam będzie dobre jedzenie. Z mojego doświadczenia, z tego co zauważyłem, u Niemców tego problemu nie widać. Na tych drogach, na których ja się kręciłem,
na których jeździłem ja, tego problemu nie spostrzegłem. Może gdzieś przy autostradach na parkingach w nocy, może tam się dzieją jakieś dziwne rzeczy. Ale takich rzeczy jak w Polsce przy drogach nie zauważyłem. Czy gdybyś miał cofnąć się w czasie do momentu, kiedy wybierałeś to, co będziesz robił, czy twoja decyzja też brzmiałaby, będę kierowcą ciężarówki? Nie, mój drogi, wtedy zostałbym kolejarzem. Tak jak kiedyś o tym wspominałem, taka rodzinna tradycja. Co myślisz o kwotach imigrantów, czyli ilości uchodźców, czyli ile który kraj ma do siebie przyjąć? Ciekawe, czy ktoś, kto to wymyślił, pomyślał, czy dany kraj stać na kilka tysięcy osób do wyżywienia ekstra i czy ma gdzie ich upchnąć? Ja na temat uchodźców się już wypowiadałem. Powiem tylko tyle. Ich w Europie nie powinno po prostu w ogóle być. W ogóle. Czy ktoś się na tym zastanawia? Nie wiem, mam wrażenie, że to jest grubsza polityka, grubsza sprawa i to, że Merkelowa tak głupio po prostu daje tyłka, jeżeli chodzi o to, jest prawdopodobnie spowodowane tym, że ona wie coś, czego nie wiemy my. Ale jak już powiedziałem, osobiście uważam, że ich tu w ogóle nie powinno być. Jeszcze jedno pytanie od McGregora. Czy ustawiając koła idealnie prosto i jadąc na wstecznym, naczepa również będzie cały czas jechać prosto, czy w którymś momencie skręci w prawo bądź lewo? Teoretycznie tak, ale jak to wygląda w realu, bo w symulacji jako wirtualny kierowca nigdy mi się to nie udało. Odpowiadając na to pytanie, drogi kolego, muszę ci powiedzieć, że nie ma takiej możliwości. Nieważne jak prosto ustawisz koła, nieważne jak prosto ustawisz zestaw, to jak toczy się naczepa, gdy jedziesz do tyłu, nie jest kwestią tylko tego. Jest kwestią tego, czy na przykład musisz wziąć pod uwagę, że z każdego koła po trochu gdzieś tam, gdzieś bokami ucieka powietrze i nigdy nie jest tak, że wszystkie koła mają równiutko co do ułamka po prostu bara równe ciśnienie w oponach. Już samo to będzie powodowało, że naczepa będzie jechała sobie w którąś tam stronę. Do tego musisz doliczyć, nie wiem, podmuchy wiatru, rozłożenie towaru w naczepie i kilku takich różnych składowych, więc jest to moim zdaniem praktycznie zupełnie niemożliwe, żeby prosto ustawiony zestaw jechał do tyłu po prostu cały czas prościutko. Nie ma takiej opcji. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na tyle wyczerpująco, na ile oczekiwaliście. Czekam na wasze kolejne pytania. Czekam na wasze komentarze, subskrypcje i lajki. Do zobaczenia następnym razem. Zdrawiam.